Witajcie po raz kolejny. Tak jak wam obiecałem, robię drugi film dzisiejszego dnia. A mianowicie przed chwilą, w sumie, pojawiła się taka informacja na temat nowych radzieckich pojazdów. Tak więc, naprawdę, dzisiaj dzień pełen, pełen dobrych wiadomości. Tak jak zrobiłem wam wcześniej film na temat właśnie robienia całego eventu, jeszcze tylko chciałem do tego dodać, przez weekend będziecie mieli nie razy dwa, tak jak wyjeżdżacie nowym pojazdem przykładowo z garażu, będzie nawet razy trzy, tak więc jeszcze wargaming nam tutaj. Ułatwia zadanie, żebyśmy mogli zdobyć jakiegoś monstera z, właśnie z eventu Halloweenowego. W każdym razie, wracam do głównej tutaj wiadomości na temat nowych radzieckich pojazdów. I słuchajcie, e, z jednej strony za co lubię Wargaming konsolowy, a mianowicie chodzi tutaj o to, że starają się jak najwięcej pojazdów zatrzymać w grze. Nie jest to tak jak w przypadku wersji PC-owej, choćby nawet przykładowo, do dodając inne pojazdy, mamy te pojazdy cały czas w grze, a Jedyny pojazd, który został usunięty do tej pory, jest to FV4202, jeżeli chodzi o czołg 10 poziomu. To tutaj przykładowo, tak jak są, pokazywałem wam te zmiany, w, jeżeli chodzi właśnie o pojazdy nowe radzieckie na wersji pc to tutaj Wargaming naprawdę wszystkich chyba szokował i, i nawet chyba najstarsi górale nie spodziewali się takiego posunięcia, gdzie u nas praktycznie te wszystkie pojazdy, które mamy, one zostają na swoich miejscach. Dodatkowo dochodzą nowe pojazdy, a będzie ich razem w sumie chyba 5. Tak więc sa zaraz sami zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. W każdym bądź razie wiadomość właśnie niedawno do nas dotarła, i tutaj, mianowicie, a czekajcie, przetłumaczymy sobie, mianowicie chodzi o. Pojazdy radzieckie, która, które pojawią się w nadchodzącej aktualizacji 4.7. Będzie to obiekt 430U, jest to czołg średni, K-91 również czołg średni, gdzie na wersji pecetowej obiekt obecny 430 został zamieniony właśnie z 430U. A u nas to się nie zmieni, zaraz to wszystko Wam pokażę. Dodatkowo mamy dwie nowe dziesiątki czołgów ciężkich, czyli obiekty 277 i obiekt 705A plus kolejna dziesiątka będzie to obiekt 268 wersja czwarta tak zwany gig. Mamy oczywiście tutaj pięć dziesiątek, ale mało tego, będą jeszcze dwie nowe dziewiątki, czyli obiekt 705 i obiekt 257. No tych obiektów powiem wam szczerze, że jest cała masa, naprawdę cała masa. Plus dodatkowo dojdzie nowa ósemka ISM, na właśnie, który, który będzie prowadził do obiekta 705A. Mamy oczywiście wszystkie zdjęcia, to są zdjęcia już właśnie z wersji konsolowej, tak więc pojazdy są można powiedzieć w grze, testowane prawdopodobnie. Czekajcie, bo to zdjęcie trochę zbyt duże. No i dobra, e, mamy właśnie obiekta tutaj na naszym widoku. Obiekt 705. A no, strasznie czekam na ten pojazd. Bardzo ciekaw jestem, e, tutaj jest 705. Kolejny pojazd, e, obiekt 430U. Kolejna dyszka, obiekt 277 i Dzik, tak zwany obiekt 268, wersja czwarta. Później jest dziewiątka, nowa dziewiątka, obiekt 257. Słuchajcie, zapisujcie sobie na kartce, bo tych obiektów jest cała masa i naprawdę po, połapać się w tym wszystkim, to naprawdę trzeba siedzieć dość długo w temacie. I kolejny pojazd, nowa dziesiątka, K91. Zaraz wszystko wam pokażę mniej więcej, bo już mamy takie wiadomości, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o drzewko. No i pojazd. Nowa ósemka ISM, tak jest, tak pojazdy nam się prezentują. I teraz najważniejsza rzecz: no bo każdy się zastanawiał, co tutaj się stanie, właśnie w drzewku. Jak to będzie wyglądało, gdzie będzie przesunięta te 10 Jak to mniej więcej będzie wyglądało, jeżeli chodzi o właśnie niszczarki radzieckie, które prowadzą do obiekta 263 obecnie? Ano, będzie to wyglądało tak, już wam pokazuję. Tutaj mamy niszczareczki. i zobaczcie, gdzie w przypadku y, obiekta 263, który jest to y, czołg, y, znaczy niszczyciel czołgów na 10 poziomie obecnie, na wersji pc ten pojazd został zamieniony z tym. Su 12254 jest y, usunięty w wersji PC-towej. U nas ten pojazd zostaje, tak jest, zostaje. Nikt się tego nie spodziewał. Obiekt 263 również zostaje jako pojazd 10 poziomu, i dodatkowo dochodzi nam ten oto pojazd obiekt 268, wersja 4. Tak więc, słuchajcie, suczka zostaje, i od suczki możemy sobie zrobić dwie dziesiątki, czyli 2 obiekt, te obiekty. Moim zdaniem świetne posunięcie, no bo słuchajcie, dlaczego Wargaming PC-owy usunął ten, ten pojazd, gdzie może ktoś lubił grać tym pojazdem i podobało mi się po prostu, że ten pojazd był w grze. No tutaj niestety został on usunięty. Obiekt 263 przeszedł jako właśnie tutaj zamiana za, za ten pojazd, no i. Niestety jest tak, a nie inaczej. A u nas w wersji konsolowej ten pojazd zostaje na poziomie 10, a suczka jest dalej dziewiątką, gdzie będzie nas prowadziła do kolejnej nowej 10. Tak więc super sprawa, naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobre posunięcie. Kolejne pojazdy. I zobaczcie tutaj, co tutaj nam się. Wydarzy! <słuchajcie>, Słuchajcie, obecnie, jeżeli chcemy wyekspić obiekta 430, no to musimy grać oczywiście dziewiątką, obiektem 430 wersja druga, tak? I tutaj Wargaming postanowił tego pojazdu nie zmieniać, gdzie jest to dziesiątka. Nie, on nie będzie zamieniony, właśnie także prowadził do tego pojazdu, czyli obiekta 430 u. Te wszystkie pojazdy zostają. Jedynie co dochodzą nam K91 i 430 u i jeżeli chcemy te pojazdy odkryć, musimy grać obiektem 430, gdzie ten pojazd 9 będzie nam odblokowywał te trzy dziesiątki. Z jednej strony, dobre posunięcie, z drugiej strony, no, moim zdaniem, obiekt 430. Obecny obiekt 430 delikatnie odstaje od tych dwóch, no, znaczy dwóch pojazdów, które mamy obecnie w grze, czyli od T-62A i Obiekta 140, z tego względu, że tam ten czas skupiania jest najdłuższy na Obiekcie 430, no ale delikatnie jest lepsze kamu i delikatnie lepszy pancerz z przodu. W każdym razie, słuchajcie, od Obiekta 430 wersja druga, od dziewiątki, będziemy mogli odkryć kolejne dwie nowe dziesiątki, a w sumie trzy w dziesiątki, jeżeli ktoś nie posiada tego pojazdu. Tak więc tutaj również bardzo dobre posunięcie Słuchajcie, to, że zaroi się od tych pojazdów, czyli obiekta 432 i od SU12254, to nie będzie nic dziwnego. Tych pojazdów teraz w bitwach będziemy na pewno mogli spotkać się bardzo dużo. Tak to będzie mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi o wersję konsolową, czyli. Obiekt 430 wersja druga dziewiątka zostaje na swoim miejscu i będziemy mogli wyekspić K91, obiekta 430U i obiekta 430. A teraz jak wyglądać będzie jeżeli chodzi o drzewko do czołgów ciężkich. Ano tak. I teraz tak. Pojawia nam się ISM nowa ósemka i również on będzie tutaj prowadził do obiekta 705 i obiekta 705A. Są to pojazdy z wieżą osadzoną z tyłu kadłuba. Jeżeli chodzi o. E, Linie do ISA 7, to tutaj mamy zmianę T10 już nie będzie więcej w, tym, w tej linii, tylko pojawi nam się nowy pojazd, nowa 9, obiekt 257. T10 będzie przeniesiona do linii obiekta 277 i na wersji PC-owej właśnie jest tak samo. Tylko, że teraz, tak pytanie ktoś może zadać: a co z T10? Jeżeli ktoś ma EXPA i na przykład przygotował sobie na, na ten na, na, na tego obiekta. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma, tak jak ja, i już mam na T10 te EXPA, ten pojazd oczywiście zostaje dalej z tym EXPEM i gdzie, będę mógł sobie odkryć właśnie 277. Co tutaj Wargaming zrobił też również na plus. Dostanę przykładowo, jeżeli ktoś ma już odkrytą tę 10 dostanie, tutaj możemy dostać po prostu za darmo, T10 przychodzi do linii, do obiekta 277. Jeżeli chodzi o linię do ISA 4, tutaj jest bez zmian, wszystko jest po staremu tylko i wyłącznie tutaj nam dochodzą te właśnie można powiedzieć ta nowa linia, czyli ISM obiekt 705 i obiekt 705A. Plus do ISA 7 już nie, nie, nie będzie więcej prowadziła T10, tylko obiekt 257. A z te dziesiątki będzie nowa dziesiątka, znaczy będziemy mogli wekspić sobie nową dziesiątkę, czyli obiekta 277. Wiem, że dla <laughs> kogoś, kto w tym nie siedzi, jest to naprawdę dość zagmatwane, ale myślę, że jeżeli. Ktoś przyjrzy się, no to tutaj będzie widział naprawdę różnicę i nie, nie będzie tutaj nic trudnego. W każdym bądź razie, tutaj akurat mamy screen, gdzie to wszystko jest właśnie w wersji konsolowej. Tak więc tutaj. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jest jeszcze tutaj Wargaming, podaje kilka, można powiedzieć, odpowiedzi, jeżeli chodzi właśnie przed aktualizacją. Jeżeli mamy tę dziesiątkę odkrytą, mamy expa, no to to przechodzi nam do właśnie do tej linii, która prowadzi do obiekta 277. Ale jeżeli ktoś na przykład nie ma odkrytego ISA 7 i ma tę dziesiątkę, na tę dziesiątce ma Exp, no to wówczas ten EXP przechodzi na. Pojazd, który otrzymamy za darmo, czyli obiekta 2.5.7, który będzie obecnie prowadził po aktualizacji 4.7 do ISA 7, czyli z 110 te przejdzie ten EXP na obiekta 2.5.7. Tak więc słuchajcie, moje, moja taka rada jest, jeżeli jesteście w stanie zrobić tę dziesiątkę, wyekspić sobie przykładowy, jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił ISA 7, no to tutaj moim zdaniem warto by było to zrobić, żeby jeżeli na przykład nie chcecie grać obiektem 2. 5, 7, ale no szczerze powiem, ja jestem ciekaw tego pojazdu i również prawdopodobnie nawet zakupię ten pojazd, jak się pojawi, czy, no nie wiem, tutaj niby pisze, że powinniśmy go dostać za darmo, tak, no zobaczymy w każdym razie, jak to będzie, nie sądzę, żeby ktoś nam dał go za darmo, tylko prawdopodobnie będzie już odkryty, zbadany, jedynie co, to po prostu będziemy mogli sobie kupić ten pojazd, no i prawdopodobnie również tym pojazdem chciałbym pograć, zobaczyć, co to jest za pojazd, Nowa dziewiątka, tak więc naprawdę tutaj jestem dość ciekaw tego pojazdu. Oczywiście, jeżeli ktoś posiada całe wyposażenie, jakiś sprzęt eksploatacyjny na T10, to wszystko zostanie. I pojazd, jeżeli mimo wszystko zmieni linię, to wszystko na tym pojeździe zostanie. I teraz dodatkowo czekajcie aktualizacja, czekajcie, obiekt 416 już nie doprowadzi do T54. Nie wiem o co tutaj zbytnio chodzi, nie wiem czy tutaj oni akurat jakiegoś błędu nie zrobili, no bo obiekt 416 nie prowadził do T-54, tylko do obiekta 432 i do obiekta 430. Nie wiem o co tutaj im zresztą chodzi. W każdym razie nieważne. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jeżeli chodzi właśnie o ten materiał, no to piszcie w komentarzach. Moim zdaniem wszystko tutaj jest dość wyraźnie pokazane na tych screenach. Fajnie, że akurat te pojazdy będą tylko dodane, nie będą usuwane, żadne pojazdy nie zostaną usunięte, moim zdaniem bardzo fajnie, że Wargaming akurat konsolowy podszedł do tego w ten sposób, a nie tak jak w przykładzie właśnie ta gdzie suczkę wyrzucili, zamienili obiekta 430, dali na dziewiątkę, a nie na dziesiątkę. Tak więc moim zdaniem bardzo fajnie, bo przykładowo ja obiektem 263 bardzo lubię grać. Bardzo fajna dziesiątka i dlaczego miałby akurat ten pojazd być zamieniany przeniesiony na poziom 9. Moim zdaniem bardzo dobre posunięcie. Tak samo słuchajcie, akurat na wersji pc przykładowo, my mamy trzy czołgi ciężkie nacji brytyjskiej, czyli Chieftain FV215 i również Super Conqueror. A oni akurat nie mają, właśnie Chieftaina. Bardzo dobre posunięcie. Prawdopodobnie, gdyby czasy cofnąć, to Wargaming konsolowy również by nie usuwał FVA 4202 dziesiątki brytyjskiej czołgu średniego. Prawdopodobnie do tej pory jeszcze byśmy mieli ten pojazd w grze. Dobra, słuchajcie, to był moim zdaniem bardzo ciekawy news. Jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy należy do Was, a ja z mojej strony. To wszystko, dziękuję Wam Ślicznie za uwagę i do usłyszenia. Hej!